Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w nowym 2020 roku. I jak Ci się podoba ten nowy 2020 rok? Wspaniały jest, nie zapomnę go nigdy. To jest niesamowite. Nie zdjęli naszego programu w nowym roku, jesteśmy w szoku, staraliśmy się, robiliśmy co możemy, ale nie udało nam się. Wydawczyni siedzi wciąż, jak się działa w poprzednich odcinkach. Kasia, która miała mieć na imię Magda, jak się urodziła, chcieli ją nazwać Magda, ale... Ale jest Kasią i w sumie dobrze się stało, bo mamy już jedną Magdę. No właśnie, Magda Gawlik sprzedaje swój samochód, pozbywa się swojego Peugeota, no i poprosiła nas o pomoc. To znaczy prosiła, żebyśmy nikomu nie mówili tradycyjnie, żeby nie odbierała dziwnych telefonów wieczorem w nocy, wiecie jak to jest. No dobra, no, już nie będę do niej dzwonił. Nie można. W każdym razie tak się bała, że sprzedając własny samochód podała inny numer telefonu. To jest samochód z historią, Peugeot 206. Z historią. No, z historią, niestety z historią wypadkową. No właśnie. Czy może... No to, tak, to, no, to jest ten moment. No. Pamiętajcie to logo. Jak widzicie je na przejściu dla pieszych. Kiedyś już próbowaliśmy sprzedać to piękne auto, właściwie oddać, w programie co tam, chcieliśmy oddać ten samochód na złom. Chcieli nam dać 500 zł i uznaliśmy, że warto z samochodu wyjąć tylko klimatyzację, no którą Magda dorzuciła. Klimatyzacja była więcej warta niż ten samochód, tak. Więc stwierdziliśmy, że się nie opłaca. No i Magda sprzedamy oddzielnie. Uznała podobnie, ile ona tam w tym ogłoszeniu tam wrzuciła? 5500, ale chyba 1-0 jeśli. Ceni się, nie no, 5500, tak jest. 550 miałby. Przed wakacjami wymienili rozrząd, tak? I pan o urodzie hydraulika. Mhm. Co tu jest? Czy ten... A ten opis to Magda pisała, czy Przemek? Przemek Sosowski. A, on też sprzedaje samochód. Więc... On sprzedaje i kupuje. Też z Box FM. Historia mojego przemieszczacza w kraju nad Wisłą 2011. Zobaczcie, jak wyglądało to sprzedawanie na złom. Chciałem zapytać, ile Państwo płacą za kasację? A zdradziłem tam, jakie to jest auto? Tak, Peugeot 206. Taki srebrny. Taki 18 lat ma. Jedną sekundkę wstrzymał. Dobrze, trzydrzwiowy. Z klimatyzacją. Moglibyśmy się spodziewać, że Magda, która sprzeda Peugeota, kupi Volkswagena, jedynego słusznego, Volkswagena Disco Polo. Ale jednak nie kupiła Volkswagena, tylko Hondę. A żałujemy bardzo, bo znaleźliśmy auto idealne dla Magdy. Uszyte dla niej. Zobaczcie. Perełka, no idealne, lepszego no polo, nie widziałem. No pole, to polo. Disco polo. Niestety wzięła tego Civica, to co? No. Kupujemy to od niej? Jakiś tuning zrobimy, coś? Dzwonimy? To za chwilę zadzwonimy. Witamy w kolejnej części programu Co tam? Norbert Kodrat. Witamy. I Magda dzisiaj jest naszą bohaterką, ponieważ Magda Gawlik z Vox FM z pierwszej zmiany sprzedaje swój samochód. No i my próbujemy jej pomóc. Uważamy, że za dużo żąda za swojego Peugeota. 1-0 za dużo. 5500 zł. Taka jest cena w ogłoszeniu. Dlatego Norbert będzie dzwonił i negocjował. Na bank mnie rozpozna po pierwszym zdaniu, no ale... No jednak kilka lat pracujemy ze sobą, no właśnie, więc jest na to szansa. Byliśmy razem w niejednej sytuacji. Próbujemy. Ucinało temi.
To jest dźwięk, jaki ty masz dźwięk? Office, ambience. Dźwięk biura. Dźwięk biura jest włączony. Kim jesteś, Norbercie? Nie przedstawiasz się? Nie przedstawiam się. Dobra, to jedzie. Dawaj ogłoszenie. Poczta głosowa. Zostaw wiadomość po... No i co? Dzwonimy na normalny. Nie ma tak, dobra reklama. Ale może przynajmniej sprzeda wtedy samochód. Bo nie może go sprzedać już od... Niestety nie mogę odebrać telefonu. Proszę zostawić wiadomość, a postaram się odzwonić. Poważnie, to jest sekretarka? A mówi jak żywo. Weź jeszcze raz. Chyba nie odbiera od zastrzeżonych. Zadzwoń ty. Zanim ja odstrzegę. O. Magda, no co ty? Magda, próbujemy sprzedać twój samochód właśnie w programie Co Tam. Ale nie odbierasz, pewnie dlatego, że wiesz, że do ciebie dzwonimy. Próbowaliśmy zadzwonić na twój numer ten z ogłoszenia, nie odebrałaś. Próbowaliśmy na twój normalny numer zadzwonić, nie odebrałaś. A tutaj jest klient. Czekaj, zadzwonimy do niej na Facebooku. Dobra, dzwonimy na Facebooku w takim razie. Wideo będzie? Nie, bez wideo. Przecież to telewizja. Co za emocje, jak na grzyba. Albo na ryba. Chyba są emocje, okej? Jakie? No co ja ci będę opowiadał? Ja przechy gram, więc wiem trochę o emocjach. No nic, Magda od nas nie odbierze. Aktywna 20 minut. Temu. Próbowaliśmy, chcieliśmy pomóc, nie udało się. Srebrny Peugeot do znalezienia na aukcjach internetowych, cena wywoławcza 5,5 tysiąca. Auto po przejściach, tak naprawdę nie z dużą historią, tylko z dużymi przejściami. Dwa dzwony za nią, za Peugeotem tak naprawdę. Klimatyzacja działa, ale jak włącza klimatyzację, to wtedy jest 15 koni mniej. Tyle wiemy na temat tego samochodu. W środku w miarę zadbany, chyba nic się takiego nie działo. Ale... Oleju nie bierze. Jak włącza lewy kierunkowskaz i hamuje, to wtedy światła wsteczne się palą. O! Więc musicie uważać, żeby się nie dać wprowadzić w błąd. Ale nie kupujcie. W związku z tym, że nie odebrała telefonu od nas, nie kupujcie. Kupcie coś zupełnie innego. Tak. To jest program Co Tam. Wracamy za chwilę. Suwa na przykład. Ale mnie zestresowały. Słucham. Proszę Panią, w sprawie tego samochodu. Tak, słucham. Aktualny? Tak, Norbert. Mówiłem, że za pierwszym zdaniem. Tak, ale... A nie, za drugim. Za drugim, wygrałem. Za pierwszym, ale chciałam, żebyś powiedział więcej. Nie, bo próbujemy sprzedać twój samochód w programie. Dobra, weź to biuro wyłącz. No to sprzedajcie go, a nie chcesz go kupić ode mnie. Ja ci go Norbert sprzedam. Ale źle wpisałaś w ogłoszeniu, tam powinno być 550, nie 5,5 tysiąca. Dlatego nie możesz sprzedać. Dobrze, no, poprawię, już poprawię. Dobra, zareklamuj ten samochód teraz. Tak, powiedz coś. Miliony... Reklamuję samochód, lepszego auta w życiu nie miałam. A nie, czekaj, mam w tej chwili. Nie, jest super. Mówiłem, żeby nie kupować. No. Pa, cześć. Pa! W sumie to niedobrze, że koleżanka z pracy poznaje mnie po jednym zdaniu. Co na to żona? Właśnie. Panie i panowie, to ostatnia część programu Co Tam?
Witamy serdecznie. Dziękujemy bardzo. To był dżingiel zapowiadający muzykę w programie Co Tam? Karnawał! Yeah. Tak jest. Wybraliśmy dla Was hity karnawału. To Wy możecie oczywiście zdecydować, który z nich jest najbardziej karnawałowy. W komentarzu pod telewizorem tam napiszcie albo pod komputerem, tak. gdzie macie, to napiszcie coś. Możecie też pisać na adres mailowy cotam@voxmusic.tv. Taki kubek można zgarnąć, jak coś do nas napiszecie, jak poprosicie ładnie o ten kubek, jest szansa, że zdobędziecie. Nikt nie chciał poprosić o ten film, bo już mówiliśmy, że możemy go oddać za darmo. Byłem na znaleźliśmy go, razem kinie, chyba byliśmy na tym filmie. Z redaktorem piwowarskim. We are your friends. Aha. Niedawno dobiegły mnie... dociekły, czy dobiegły mnie informacje? Dobiegły. Dobiegły. Biegły ich tak. No. Biegły. O, no, aż mnie złapały, że pan Zac Efron mógł umrzeć. Jak? Dlaczego? Co się mógł stało? Mógł umrzeć podczas kręcenia jakiegoś filmu. Pewnie to był chwyt marketingu. Możliwe, że to ten film, bo on był bardzo zły. Ja też mogłem umrzeć, jak go oglądałem. Pan Zac Efron gra tutaj DJ-a. I właśnie o muzyce będziemy mówić. Hit karnawału numer 1. Dede Negramuje jest ten kawałek podłogi. Znany dziennikarz muzyczny, niejaki Konrad Piwowarski, powiedział... bardzo dobry dziennikarz, znam go. Miesiąc temu, że to jest hit karnawału. Tak, to prawda. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, czy na pewno, ale teraz już wiadomo, że to jest hit karnawału. Numer jeden, jeśli chodzi o ściągnięcia w internecie, polscy DJ-e oszaleli na punkcie tego właśnie numeru, a w zasadzie coveru. A czy też miałeś jak za pierwszym razem... Pana Zuba. Jak miałeś właśnie takie uczucie, jak za pierwszym razem słyszałeś... Nie! Świętości się nie dotyka, nie można tak! Nie. Nie? Od razu tak się przyjęło. Weszło tak przyjęło w masło. Się jak kaszka. Dobrze, kolejna propozycja nasza na hit karnawału 2020. To nietypowa propozycja, bo daj to głośniej, wydali pierwszy numer Mama Ostrzegała, zna się bardzo dobrze. Mam jakieś 100 milionów. Dokładnie, a ich druga propozycja, w zasadzie nie ich, tylko duetu Letni Chamski Podryw. Tak, oni, tak. Tacy popularni w internecie. I daj to głośniej. Trio Daj to głośniej. Tak, utwór nosi tytuł Kury, a premiera radiowa miała miejsce oczywiście w jedynym słusznym porannym programie. Czyli u nas. Chłopaku, oddaj moje kury, oddaj kury, laj, laj, laj. Sprawa ta jest niewygodna, nie rób sobie chłopi jaj. Oddaj moje kury, oddaj kury, laj, laj, laj. Sprawa ta jest niewygodna, nie rób sobie jaj. Hej! Trzy! To oczywiście zespół Top Girls, czyli Justyna, Paula i Angelika, które wjeżdżają z numerem Poczuj jak bije serce. O, jak dobrze, że pamiętałeś nazwę, bo ja nie zapisałem tak sobie. Tak myślałem też, że nie wiesz, dlatego proponujemy ten numer jako dobry, klubowy, karnawałowy kawałek. Często leci w Vox Music TV, można go zobaczyć sobie, teledysk. Nawet nie będziemy teraz go puszczać, tak żebyście gramy czekali. Go? No oczywiście, że tak. Przecież co byśmy nie grali. Na pewno. Nie, w radiu to gramy, a w telewizji. Nie, no gramy na pewno. Prawda, Kasiu, gramy? No, Kasia pokazuje, że tak. Że tak. Dobra, i jeszcze jedna propozycja zagraniczna. Pokażemy to? Jak bije serce? Nie, ludzie będą siedzieć teraz oglądać i czekać, aż pojawi się ten teledysk. Jak zobaczą, to napiszą, że są do nas. Nie pamiętam. Elon, w radiu dzisiaj graliśmy. A, Marnik i Kaszmir. Znaczy, numer Kszmir. Tak. Tak się pisze. W skrócie. Kszmir. Nie wiem, to chyba najsłabsza propozycja. No ja nie wiem, ja właśnie myślę, że to jest numer z potencjałem. On jest taki... No taki beat, taki, no, tak fajnie się przy tym nic nie wiemy na temat pana Marnika i Kszmira. Pan Kaszmir nazywa się Kszmir, a pan Marnik nazywa się Marnik, chyba z Włoch jest. A pan Kaszmir ze Stanów Zjednoczonych, z tego, co mi się wydaje, chociaż Kaszmir to Indie mówi. Pana Marnika możecie znać z takiego numeru Gam Gam, gdzie dzieci śpiewają. Tak. Gam Gam Gam. Marnik i Smak tam chyba był jakoś. Same wybitne ksywki. Dobra, to jest program Co Tam, dziękujemy bardzo. Thank you very much. Jeżeli ktokolwiek oglądał ten program do końca, przykro nam, to znaczy, że nie macie życia. Cześć. Napisy. No.